większość też mojego czasu, szczególnie kiedy byłem już młodym, takim powiedzmy starszym, kończyłem szkołę podstawową, to tak naprawdę dopiero się spotkałem ze służbą liturgiczną i tam rozpocząłem swoją całą przygodę życia i również o tym, co chcemy dzisiaj mówić. To był taki moment, kiedy rozkochałem się, myślę, w Bożym Słowie i cały czas ta miłość do Bożego Słowa trwa, cały czas to Boże Słowo w moim życiu odgrywa przeogromną rolę. Tak więc cieszę się, że dzisiaj będę mógł do Was parę słów powiedzieć. Słuchajcie, tak sobie się zastanawiałem, w jaki sposób i co Wam dzisiaj, że tak powiem, rzec. I doszłem do wniosku, że chcę podzielić się z Wami takim swoim osobistym doświadczeniem. Wybrałem takie trzy może pewne momenty, ale dość bardzo istotne w historii mojego życia i spotkania z Bożym Słowem. Czyli można powiedzieć w takich trzech odsłonach. Pierwsza rzecz, o której chciałbym Wam wspomnieć, i chcę Wam powiedzieć, że Słowo Boże nigdy nie kłamie, ale Słowo Boże zawsze się realizuje. Bardzo często w swoim życiu, kiedy czytałem Słowo i na pewno wielokrotnie słyszeliście, kiedy Pan Jezus też mówi, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Proście. Myślę, że wielokrotnie o coś prosicie i nie zawsze to oczywiście otrzymujecie. Ale dalej słowo jest takie powiedziane, że słowo, które Bóg wypowiedział, jeżeli padło na ziemię, to nigdy nie wraca bezowocnie. Ono zawsze przynosi owoc. I chciałbym powrócić do takiej pewnej historii mojego życia, gdzie również wielokrotnie to słowo słyszałem, ale nie od razu się ono zrealizowało, a czekałem na przykład bardzo wiele lat i wtedy je zrozumiałem, co Jezus chciał przez to też powiedzieć. Chcę najpierw podzielić troszkę tak ten przykład na takie dwie części, żebyście też dobrze go zrozumieli. Jestem wtedy prawdopodobnie na pierwszym roku w seminarium, tak sobie wracałem myślą. Wtedy przyjechałem do domu, była przerwa świąteczna i tak jak wy teraz siedzicie sobie w ławeczkach, ja również siedziałem wtedy w prezbiterium i akurat do naszej parafii wtedy przyjechał ksiądz, który pracował daleko na Syberii, przyjechał również głosić słowo, zaczął opowiadać różne historie i wśród tych historii, które gdzieś tam opowiadał, jak ludzie tam żyją, w jaki sposób wiara kwitnie, rozwija się, przywołał takie wspomnienie takiej małej Nataszy. Pamiętam, że miała na imię Natasza. I on opowiada, że któregoś dnia, kiedy wyjechał ze swojej placówki, musiał przejechać tam chyba 600 czy 800 kilometrów swoim busem i mówię w głąb tajgi, kiedy wjechał, kiedy przybył do tej wioski, tak jak opowiada, ja tak słucham, mówi, jeszcze nie zdążył wysiąść, wiecie, z tego busu, ale takie małżeństwo do niego podbiegło i mówi, ojcze, ojcze, musimy ci o czymś opowiedzieć, bardzo ważne wydarzenie z naszą córką. On, no to zdążył tylko szybę odsunąć, mówi, no dobrze, ale po kolei, bo mąż przez żonę chciał wszystko opowiadać, wiecie, takie duże emocje. I mówi, że nasza mała Nataszka tutaj, wie, ojciec, wyszła na chwilę do lasu i w tym lesie się zgubiła, ale ojciec się nie martwi, ona się znalazła, ale chce mu powiedzieć, co ją tam spotkało. I zaczyna ją opowiadać. I mówi, Nataszka, która wróciła do domu, opowiada, że chwilę gdzieś tam wybiegła i nie mogła z tego lasu wyjść, pomimo tego, że tak bardzo często ten las jest blisko i znała wszystkie ścieżki, że wychodząc ciągle gdzieś błądziła. I tak opowiada rodzicom. I mówi, w pewnym momencie usiadłam pod drzewem i zaczęłam się modlić. A tato jej zapytał, o co Nataszka się modliłaś? A wiesz, tato, ja się pomodliłam, byłam taka zmęczona, że jestem taka głodna, żeby Pan Jezus mi dał coś do jedzenia. I mówi, modliłaś się tak, żeby Pan Bóg dał mi coś jeść, bo Pan Bóg mówi, że o co będę prosić, to otrzymam. I mówi, tak jak sobie siedziałam, w pewnym momencie ta Nataszka tak opowiadała swoim rodzicom, mówi, wstałam, zaczęłam znowu chodzić, szukać drogi i w pewnym momencie, kiedy biegłam, na mojej drodze pojawił się taki zawiniątko, taki pakunek. I mówi, rozpakowałam go i mówiąc takim naszym prostym językiem, okazało się, że w tym pakunku są dwie kanapki. Ale co ciekawego, na potwierdzenie tego przyniosła do domu to zawiniątko. Ci rodzice wyjęli z kieszeni i pokazują temu ojcu, który to opowiada. Niech ojciec zobaczy, u nas takich rzeczy jeszcze nie było. Tam daleko, ileś lat na Syberii, wiecie, tak jak my mamy teraz takie torebki, które można zasuwać, nie? Jak czasami rodzice wam robią kanapki, czy bierzecie sobie do domu takie strunowe, foliowe i mamy folię i u nich jeszcze tego nie było widać, tego jeszcze wszystkiego nie zdali. Na potwierdzenie tego, że ta mała dziewczynka nie kłamie. I on tak opowiadał tą historię tej małej Nataszki. Wiecie, ja tak sobie siedziałem w ławce i tak sobie mówię, tam nie wierzę w to, nie wierzę. Oj, tam sobie, mówię, ksiądz sobie wymyślił tak, żeby trochę tutaj poopowiadać, żeby zaciekawić nas i tak dalej.
jest pierwszy rok seminarium. A teraz chcę wam wrócić. Mam około 12 lat kapłaństwa. Mam 20, tak myślę, że ze 12 lat kapłaństwa. Pracuję wtedy nad Wisłą w takiej parafii w Garwolinie, w Przemienieniu Pańskim. I wiecie, wpadłem taki, na taki genialny pomysł, żeby sobie przejść w ramach swojego urlopu, żeby odbyć taką pielgrzymkę do Matki Bożej do Kodnia. Obliczyłem sobie trasę takimi bocznymi drogami, że będzie to trwało około 5 dni. Pamiętam, że tego roku był bardzo duży upał i wyruszyłem. Wziąłem plecak, włożyłem sobie parę rzeczy i tak zacząłem ruszać, żeby dojść do tego sanktuarium. Pamiętam, ostatni nocleg miałem w Słowatyczach, chwilę się przespałem i ruszyłem na ten ostatni etap. Pamiętam, że takie słońce mocne było i tak wszystko, że już byłem tak bardzo zmęczona. Do sanktuarium zostało może jakieś 8 kilometrów niecałe i też tak usiadłem sobie na chwilę w lesie, żeby odpocząć i tak mówię: Matko Boże, już no nie dam rady, chyba dzisiaj do Ciebie nie dojdę. I tak zacząłem się też w duchu modlić i wtedy, kiedy zacząłem tak prosić Pana Boga o siłę, żebym dotarł, to zobaczcie, po tylu latach, po 12 latach przypomniała mi się tamta opowieść. Ja nie pamiętam jej. Po 12 latach przypomina się mi ta opowieść o tej dziewczynce, że prosiła, żeby Pan Bóg dał jej coś jeść. Ja tak chwilę wstałem, wziąłem, wiecie, plecak w rękę, mówię: tak, Panie Jezu, jako ksiądz już tyle razy mówiłem i teraz przypomniało mi się to wydarzenie i tak stanąłem, podniosłem, wiecie, głowę do góry, mówię: tak, Panie Jezu, jeść to ja nie chcę, bo jest bardzo gorąco, ale nie mam już nic do picia i nie daję rady już iść. Ja to chciałbym się czegoś napić, ale idę tak, wiecie, dalej. Ty, Panie Jezu, zawsze mówisz, żeby Cię prosić konkretnie. No to ja proszę Cię konkretnie. Ja bym chciał się napić na łęczowianki. Najlepiej, żeby była gazowana, bo wiesz, że taką wodę lubię. A jeszcze jak jest taki upał, jakbyś zrobił, żeby ona była zmrożona. Przeżegnałem się, wiecie, i ruszyłem. Wyszedłem z lasu. Wszedłem na drogę, tak przeszedłem może ze 200 metrów. Jest słupek z numerem 8, a przy słupku takim drogowym stoi butelka na łęczowianka, 0,5, gazowana i nie uwierzycie, cała w rosie. Pamiętam, że jak tą butelkę zobaczyłem, kiedy się najpierw się napiłem, a potem przy tym słupku numer 8, wiecie, uklęknąłem na tej drodze. Pamiętam, że się też rozpłakałem i dziękowałem Panu Bogu za ten przeogromny cud. Ta butelka w moim domu to jak relikwia. To pierwsze takie doświadczenie, że słowo, które Pan Bóg wypowiada, Pan Bóg słowo, które nam daje, naprawdę przynosi owoce w naszym życiu. Bóg nigdy nie kłamie, zapewnia. I jeżeli o coś prosisz, słuchajcie, to się zrealizuje. Pan Bóg zna nasze serce i Pan Bóg w sposób szczególny będzie do nas przemawiał. Drugi taki moment, który chciałbym wam powiedzieć, to jest słowo, które zapowiada coś. Słowo, które też jest słowem proroczym. Słowo, które, można powiedzieć, wprowadza nas, czy potwierdza, czy też chce umocnić w naszej drodze naszą wiarę, żebyśmy byli umocnieni i silniejsi. Że to, co często może słyszymy, jak Jezus uzdrawiał, czy wskrzeszał, to możemy być tego po prostu wprost świadkami. Nie tyle, że w nas się to dokonuje, ale mogę być świadkiem tego u drugiego człowieka. I chcę wam powiedzieć drugi taki moment. Kiedy byłem prefektem w katolickiej szkole, kiedyś chłopcy z maturalnej klasy poprosili, mówi: proszę księdza, może byśmy coś tak gdzieś zaczęli chodzić, coś byśmy może porobili, na jakąś wędrówkę byśmy poszli i tak dalej. Ja mówię: dobrze, no to możemy. Zapisało się tam chyba około 10 chłopaków. Umówiliśmy się w konkretnym miejscu, pojechaliśmy tutaj nad Bóg. Nie będę mówił miejscowości i tak dalej, bo za chwilę myślę, że domyślicie się, dlaczego nie chcę o pewnych rzeczach mówić. Ale ruszyliśmy tak wzdłuż Bugu, ażeby dojść do sanktuarium w Pratulinie. To był nasz cel. I pamiętam, kiedy wysiedliśmy, zjedliśmy po kanapce, wypiliśmy herbatę. Tradycyjnie, bo to była już któraś z kolei taka wędrówka, rozpoczęliśmy od czytania Pisma Świętego i krótkiego, można powiedzieć, takiego wprowadzenia. Fragment, który akurat tego dnia był i który gdzieś jakoś Duch Święty podpowiedział, to był moment, kiedy czterech, jak pamiętacie, takich przyjaciół, byśmy powiedzieli dzisiaj w Biblii, przyniosło paralityka, otworzyli dach, spuścili go do Jezusa i on został uzdrowiony. Jezus powiedział: weź swoje łoże i idź.
Ja ten fragment Ewangelii przeczytałem, wspomniałem też dzisiaj do chłopaków, mówi, bądźmy uważni, tak jak zawsze, że Pan Bóg różnymi wydarzeniami będzie mówił przez ten dzisiejszy cały dzień, ale szczególnie dzisiaj pamiętajcie o tych, których może spotkamy na drodze i żeby tak w ciągu dnia, żeby się modlić za konkretne osoby, które może nosicie w swoim sercu, które może chorują, które mają się źle, ale też za tych, którzy w jakiś sposób Pan Bóg dzisiaj nam postawi na drodze. Ale obserwujcie, co się wydarzy w ciągu dnia. W tej grupie był taki mój uczeń, Paweł. Paweł był bardzo taki, można powiedzieć, bystry, szybki. Dzisiaj projektuje samochody. Skończył szkołę świetnie, ale on zawsze miał tysiące pytań. Był taki, wiecie, szałaput, jak to mówimy. Ciągle gdzieś tam biegał i ciągle pytał. No i tak ruszyliśmy w tą drogę i mówi, księży, to już po godzinie. No coś się dzieje, ja nic nie widzę i tak dalej. W pewnym momencie koło południa doszliśmy do takiego miejsca, gdzie przygotowaliśmy wspólnie obiad. Zjedliśmy tam obiad, tam miało miejsce pewne wydarzenie, do którego zaraz wrócę. Kiedy skończyliśmy obiad, ruszyliśmy dalej w drogę. Przybyliśmy wtedy, pamiętam, już do Pratulina, rozpaliliśmy ognisko, było gdzieś koło godziny już tak po 21, 22, siadamy i robimy takie podsumowanie z dnia. No i pierwszy, od rzeczywiście Paweł, no i co, księże, zrealizowało się to słowo dzisiaj, czy się, ja nic nie widziałem, czy coś było i tak dalej. Ja mówię, no zaraz po kolei, jeszcze tam koledzy coś jego powiedzieli. Mówię, Paweł, a pamiętasz ten moment, kiedy jedliśmy wspólnie obiad? No mówi, tak. A pamiętasz, że ktoś do nas dołączył? No tak, przyjechał taki chłopak na rowerze, proszę księdza, bo to widziałem. Jak usłyszał, że ksiądz jest pośród nas, no to podszedł, coś z księdzem zaczął rozmawiać. Ja widziałem, że ksiądz odszedł z nim na bok. Potem on klęczał, to się tak domyśliłem, że pewnie jego ksiądz spowiadał. Ja mówię, tak, a potem co was poprosiłem? No poprosił nas ksiądz wszystkich do siebie. Ten chłopak podszedł do roweru, z roweru wyjął taki duży sznur i co ksiądz wtedy? Ja właśnie, jakie słowo powiedziałem? Kazałem temu chłopakowi wrzucić ten sznur do rzeki. No tak. No i co takiego, proszę księdza? I ja zaczynam mówić, wiecie, ten chłopak przyjechał akurat w to miejsce, gdzie myśmy byli rozbici, bo miał bardzo trudną już historię swojego życia i swojego domu. I po prostu już nie wytrzymał psychicznie, jak się może już domyślacie. On powiedział wprost, przyjechał, żeby nad tą rzeką się po prostu powiesić. Symbolem tego zerwania było wyrzucenie tej liny do rzeki. Wyspowiadał się i mówię, zobaczcie, wrócił na tym rowerze, weź swoje łoże i wracaj. Pamiętasz, jak potem siedział razem z nami wspólnie przy obiedzie, jaki był pełen radości, pełen uśmiechu, ile rzeczy opowiadał o sobie, jakby otrzymał nowe życie. Pan Bóg nam postawił tego człowieka. Nie było tego przypadku. Słowo Boże się zrealizowało. Byliśmy, można powiedzieć, tymi, bo przez całą drogę jeszcze wcześniej, za czym doszliśmy do tego miejsca, odmówiliśmy różaniec w intencji tych wszystkich, którzy potrzebują dzisiaj najbardziej modlitwy. A pamiętam jeszcze, Robert mówił, było takie natchnienie, pomódlmy się za kogoś, kto dzisiaj potrzebuje nawrócenia, takiej przemiany, komu jest bardzo trudno. Taką intencję podał przy trzeciej tajemnicy różańcowej. I zobaczcie, jak to się wszystko zrealizowało. Paweł tak usiadł, no tak, słowo się realizuje. I jeszcze trzeci obraz. Trzeci taki moment ze słowem, który chciałbym wam zostawić, to jest słowo, że za każdym razem, kiedy je otworzycie, to słowo zawsze was podniesie. Słowo was, że tak powiem, zawsze uratuje. Słowo zawsze da wam nadzieję. Wiecie, po takich pięknych doświadczeniach, jak wam wspomniałem, nawet w takim cudzie z wodą, kiedy mam 17 lat albo 18 lat znowu w kapłaństwie, przychodzi, wiecie, bardzo trudny kryzys w moim życiu. Myślę, że każdy z was ma jakieś wątpliwości, trudności, żeby wierzyć w Jezusa, żeby wierzyć, to wszystko przyjmować i tak dalej. Przychodzi również do mnie taki moment, że zaczynam, można powiedzieć, we wszystko wątpić. Wtedy pełnię taką posługę, jestem kapelanem w szpitalu i być może, że też i spotkania z tymi wszystkimi trudnymi chorobami, to wszystko, wiecie, w głowie mi zaczęło pracować. Przychodzi taki trud, że przychodzi tak silna pokusa, wiecie, żeby zostawić kapłaństwo. Przychodzi taka walka jednego dnia w poranek, że przychodzi takie napięcie, mówi, zostaw tą sutannę i tak dalej. Odejdź. Ja wtedy, wiecie, nie mieszkam na plebanii, mieszkałem wtedy w bloku, było tam specjalne takie mieszkanie dla kapelana, razem z lekarzami, pielęgniarkami. Także przychodzi taka trudność i co z tym zrobić?
wtedy przychodzi takie drugie też natchnienie, które zostało mi, wiecie, z seminarium. Zawsze ojciec duchowny mówił, że kiedy jest trudno, kiedy ci jest niełatwo, to się tak łatwo nie poddawaj, ale przyjdź z tym jeszcze do Jezusa. I ja w tej, można powiedzieć, jakby już w takiej decyzji, takiej bardzo trudnej, biorę klucze, idę do kaplicy. Obok szpitala buduje się wtedy, powstała nowa parafia. Jana Pawła II. W tej parafii są relikwie Jana Pawła II, świętego Maksymiliana Marii Kolbego i ojca Szarbela. Trzech, można powiedzieć, świętych, których bardzo też w moim życiu zrobili jakiś przeogromny taki rys w moim sercu. Otwieram kaplicę, wchodzę, tak wiecie, ale już taki zdenerwowany w tym wszystkim, taki przyklęknąłem tak byle jak przed Najświętszym Sakramentem, ale najpierw poszedłem do tych relikwii. Wiecie, tak stanąłem, nie będę już mówił, w jaki sposób ja się tam modliłem, ale tam wykrzyczałem wszystkie swoje żale. Pamiętam też takie słowa, jak mówiłem, że jak wy, bracia w kapłaństwie, ty Janie Pawle II, ty Maksymilianie Kolbe, mój patronie z bierzmowania, ojcze Szarbelu, tyle cudów żeście uczynili, a pozwalacie, żebym ja odszedł teraz z kapłaństwa, żebym wszystko zostawił. Jak możecie na to patrzeć? Wiecie, zacząłem się tak tam, trudno mówić, czy modlić, ale myślę, że była to też modlitwa serca, takiego wylania, takiego trudu, tego wszystkiego, co przeżywałem. I wtedy, kiedy tak już się wykrzyczałem, przychodzi taki wewnętrzny głos, który mi mówi: idź na końcu kościoła, idź na koniec. Jeszcze mnie dzisiaj posłuchaj. Posłuchaj mnie. Poszedłem na koniec. W tej parafii jest taka tradycja, tak zwana manna z nieba. Może u kogoś też jest, może pamiętacie. To są takie fragmenty Pisma Świętego, wybrane cytaty, które są w jakimś tam szklanym naczyniu postawione. I jak ktoś wchodzi na adorację Najświętszego Sakramentu, czy przychodzi, żeby się modlić, to sobie może wylosować jakiś fragment Pisma Świętego i nad tym fragmentem chwilę pomedytować, posłuchać, co Pan Bóg przez te słowo chce mu powiedzieć. I do mnie jest taki wewnętrzny głos: posłuchaj mnie jeszcze dzisiaj. Posłuchaj, za czym podejmiesz decyzję. Ja tak spojrzałem na tabernakulum i mówię tak: Jezu, jeszcze dzisiaj Cię posłucham. Wiecie, włożyłem rękę do tego szklanego naczynia, zakręciłem sobie. Akurat w drugim egzemplarzu Pisma Świętego mam ten fragment, który wyjąłem. Jeszcze na zielonej kartce to już dla mnie była pełna nadzieja. Kolory też coś mówią. I pamiętam, tak odkręcam, on jest do góry nogami, ale najpierw pojawiły się sigla, to był drugi list do Tymoteusza. To już od razu w głowie wracają mi wszystkie wykłady, co to jest i tak dalej. I tam był taki fragment z drugiego rozdziału, ale było takie trochę inne tłumaczenie, do którego byłem przyzwyczajony. A słowa brzmiały w ten sposób tam tak: weź udział w tych trudach i zmaganiach jak prawdziwy żołnierz, a nie jak tchórz. Weź udział w tym zmaganiach, w tym trudzie, jak prawdziwy żołnierz, a nie jak tchórz. Powiem wam bardzo prosto teraz. Dzisiaj mija 8 lat. Gdyby to słowo wtedy, na to słowo bym się nie otworzył, by to słowo do mnie nie przyszło, nie byłbym dzisiaj księdzem. Nie byłbym tutaj. Nie stałbym dzisiaj przed wami. To słowo, jak koło ratunkowe, uratowało mnie i podniosło naprawdę z przeogromnego kryzysu, który się pojawił. Tak jak wam wspomniałem, mimo wielu przepięknych, cudownych doświadczeń, które miałem w historii swojego życia, jak wiele Pan Bóg dokonał. Mógłbym tu wam bardzo wiele rzeczy opowiadać. Jak uzdrawiał, jak dotykał, co się działo w historii mojej rodziny. Jak Bóg, można powiedzieć, wkraczał, jak wchodził swoją delikatnością, ale swoją radykalnością. I przyszedł taki moment. Ale słowo jest zawsze żywe, bo w słowie jest Jezus. Słowo zawsze podnosi. Ja zawsze sobie mówię, że słowo zawsze ratuje. Wiecie, kiedy jest zawsze jakaś pewna trudność, która przychodzi, to zawsze staję, biorę Pismo Święte, zaczynam się modlić i proszę Pana Boga o słowo, żeby mnie wzmocnił. I zaczynam słuchać tego słowa. Dlatego zobaczcie, każdego dnia ta przepiękny moment, kiedy mamy liturgię słowa, na każdy dzień Matka Kościół daje nam słowo. Ona tym słowem nas karmi, tym słowem nas podnosi. Dlatego chciałbym wam tak bardzo prosto podpowiedzieć też. Jeżeli przeżywasz jakąś trudność, kiedy przyjdzie jakiś kryzys, kiedy może jakieś trudności w domu, to wszystko, to otwórz sobie Księgę Pisma Świętego, a szczególnie popatrz na Ewangelię dnia. Na Ewangelię dnia. Zobaczcie, jak dzisiaj przepięknie w ten dzisiejszy dzień też Pan Bóg nas prowadzi swoim słowem.
będziemy uczestniczyli w Eucharystii, będziemy słuchali tego słowa, kiedy Jezus mówi, ta kontynuacja wielkiej mowy, że jest chlebem żywym. Po tej mowie wielu ludzi chciało odejść, ale Piotr dzisiaj wypowiada przepiękne słowo: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Gdzie pójdziemy? Gdzie znajdziemy sens tego wszystkiego, historii naszego życia, jak odkryć swoje powołanie, jak zrozumieć nawet swoje trudne, czasami może i dzieciństwo, trudną historię życia. Można ją odczytać tylko tutaj, w historii życia Jezusa, w historii Słowa, bo Słowo stało się ciałem. Tak więc Słowo nigdy nie kłamie, bo Słowo jest zawsze prawdziwe, bo jest Bogiem. Słowo zawsze, wiecie, podnosi, Słowo zawsze leczy, Słowo zawsze daje moc i siłę. I zapamiętajcie też, że za każdym razem, kiedy otwieracie Księgę Życia, to nie spotykacie martwą literę. To nie jest tylko jakiś zwykły tekst. To spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem. To spotkanie twarzą w twarz z Panem. I zachęcam was do tego jednego zawsze przepięknego gestu, który zawsze mnie jako księdza zawsze ujmuje, ale w ogóle, który daje mi taką przeogromną radość. Wiecie, jaki to jest gest? To jest moment, kiedy odczytamy fragment Słowa Bożego i potem robimy... Całujemy. Całujemy. Pocałunek jest zawsze bardzo większym wyrazem nie tylko szacunku, ale przeogromnej miłości. To jest również taki znak z mojego serca, że chcę odpowiadać na miłość Boga właśnie swoją miłością. To tyle z tego Bożego Słowa na ten dzisiejszy dzień. Niech to Słowo was też dzisiaj umacnia, niech Słowo was prowadzi. Próbujcie do tego Słowa, zachęcam was, żebyście sięgali jak najczęściej. Może dzisiaj po powrocie, kiedy wrócicie do swoich domów, warto może dzisiaj, chciałbym was zachęcić i powiem szczerze, że zależałoby mi bardzo na tym, gdybyście wrócili już, kiedy wieczorem uklękniecie na rozmowę z Bogiem, czy usiądziecie, to żebyście dzisiaj wzięli do swojej ręki Pismo Święte. I żebyście podziękowali Panu Bogu właśnie za to, że ono jest, że jest pod waszym dachem, że jest w waszym domu, że jest na waszej półce, że z tym Bożym Słowem zawsze możecie wszędzie się poruszać, możecie poznawać. Także bardzo serdecznie chciałbym was dzisiaj przeogromnym, z całą mocą was zachęcić do tego, żebyście dzisiaj wzięli do swojej ręki Pismo Święte, podziękowali, a na zakończenie, żebyście to Pismo Święte dzisiaj z taką szczerością ucałowali. Ucałować Pana Boga. Tego wam dzisiaj życzę i życzę wam dalej tego pięknego, cudownego spotkania, aby to słowo, które słyszycie na co dzień, aby przyniosło w waszym życiu jak najpiękniejsze owoce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.